Ilość osób o skórze suchej i wrażliwej stale rośnie. Z czego to wynika? Przede wszystkim z genów i z wpływu środowiska, w którym żyjemy. Klimatyzacji, centralnego ogrzewania, złej diety, nadmiernego opalania się, ale także źle dobranych, agresywnych kosmetyków i stresu. Dlatego podstawowa zasada przy pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej brzmi: delikatnie i łagodnie wzmacniaj barierę ochronną. Do oczyszczania wybieraj mleczka, ewentualnie delikatne żele. I pamiętaj, żadnych gwałtownych ruchów czy pocierania. Potem oczywiście tonizujesz skórę, aby przywrócić jej odpowiednie pH. A na koniec kładziesz kołderkę odżywczego kremu. W kosmetykach szukaj przede wszystkim składników nawilżających i natłuszczających. Doskonale sprawdzą się olejki roślinne, na przykład z migdałów, które są bogatym źródłem naturalnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych. Przydadzą się też składniki kojące i regenerujące.